dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Łazisk w województwie śląskim. Chciałbym Państwu pokazać wieżę wodociągową, ale może od początku. Łaziska Dolne wchodzą dziś w skład administracyjny Łazisk Górnych, które są jednym z najmniejszych miast na terenie wschodniego Górnego Śląska. Na najwyższym punkcie wysokościowym Łazisk Dolnych, około 350 metrów nad poziomem morza, tuż przy granicy administracyjnej z Mikołowem, w roku 1926 wybudowano wieżę ciśnień, pełniącą od tej chwili funkcję zbiornika wodnego, zaopatrującego w wodę m.in. Mikołów, Łaziska Dolne, Górne i Średnie. Trzon budowli wykonano z żelbetu. Podtrzymuje on sześcioboczny zbiornik przykryty sześciopołaciowym dachem, pokrytym dachówką ceramiczną. Przy trzonie wieży prowadzi do niedawno jeszcze użytkowanej części mieszkalnej niesymetryczna klatka schodowa. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku na wieży zorganizowano punkt obserwacyjny, z którego można było dostrzec pozycje wyjściowe oddziału Wehrmachtu z okolic Krywałdu, dziś dzielnica Knurowa, gdzie przebiegała powersalska granica polsko-niemiecka. Tak daleki zasięg obserwacyjny był też z innego względu. Wówczas zabudowa była nieco rzadsza, za to powietrze ogólnie mniej przejrzyste. Ale wygląda na to, że w ostatnich dniach sierpnia wyjątkowo było czyste. Kolejnym czynnikiem mogło być ukształtowanie terenu na mniej więcej tych samych poziomach, około 350 metrów nad poziomem morza, jak wspominają źródła. W chwili obecnej wieża jest wystawiona na sprzedaż, ale jeśli nie znajdzie się w najbliższym czasie inwestor, to całkiem sympatyczna budowla może zniknąć z pola widzenia Łaziszan i Mikołowian. Choć niewątpliwie jedni i drudzy sobie nie wyobrażają, by w okolicach zabrakło tej budowli. A przecież w chwili jej wzniesienia zaopatrywała wodę Mikołów i całe ówczesne Łaziska, co zapobiegało ponownemu deficytowi wody, jaki ponownie nastąpił przed I wojną światową. Po II wojnie światowej znaczenie wieży zmalało. Po wybudowaniu sztucznego zbiornika w Koczałkowicach-Zdroju na mikołowskich Kroniach wybudowano żelbetowe, olbrzymie zbiorniki, skąd jeszcze w latach 50. XX wieku dostarczano wodę do górnośląskich miast. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.